Dzień dobry, witam Panie. Postanowiłyście się dołączyć do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy 29. edycję w tym roku. I co takiego przygotowałyście? Bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o klientki, przede wszystkim Elu, jeśli chodzi o fryzjerstwo. Przede wszystkim tak, koloryzacje, strzyżenia. Akurat tutaj właśnie mamy przygotowane modelki. Ekipa tutaj właśnie działa. Mamy tak samo stanowisko tutaj barberskie. Adaś przygotowuje brody również, więc no mamy tutaj szeroki wachlarz różnych właśnie tutaj usług, strzyżeń, modelowania, koloryzacji. No chcemy też przypomnieć, że cały dochód jest przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jesteśmy już 9 rok, więc bardzo jest nam miło, że co roku jednak akcja cieszy się coraz większym powodzeniem. No i miejmy nadzieję, że będziemy grać do końca świata jeden dzień dłużej. Dokładnie. To cały dochód jest przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, z usług, z koloryzacji, strzyżeń, z makijażu, które Ania tutaj tak samo klientką wykonuje. No więc bardzo się cieszymy, że możemy się przyczynić do tak zacnej akcji. Małą cegiełkę możemy dołożyć właśnie na szczytny cel. Bardzo się cieszymy za naprawdę duże zainteresowanie. No i mam nadzieję za rok to samo. Tak. Także zapraszamy, oczywiście. Elżbieta Wierciał. Anna Brajska.